Właśnie zakończyły się prace remontowe na SOR-ze w szpitalu imienia Świętego Łukasza. Przypominamy, że przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku i trwała okrągły rok. Ta inwestycja znacząco poprawić ma warunki, w jakich przyjmowani będą pacjenci. Szpital zapowiada też, że na nowoczesnym SOR-ze kolejki mogą być krótsze. Przebudowany został tutaj cały obszar resuscytacyjny, cały obszar zabiegowy, natychmiastowej, intensywnej terapii. Został SOR doposażony w mnóstwo nowego, najnowocześniejszego sprzętu. Przygotowana jest przestrzeń w poczekalni, a także jeden powiększony o takie tak zwane wykusze, gdzieśmy w koncepcji to wydyskutowali. Jedna sala, olbrzymia taka sala obserwacyjna. Szpital będzie teraz gospodarował znacznie większą przestrzenią. Dodatkowo pojawiły się nowe stanowiska obsługi pacjenta. Dzięki temu zmniejszą się kolejki do lekarzy. Komfort pobytu pacjenta, diagnostyki i jego leczenia tutaj zasadniczo się zmieni, ponieważ przybyło tutaj stanowisk w punkcie segregacji. Ta segregacja medyczna, która jest takim pierwszym punktem, gdzie pacjent przybywający do SOR-u jest oceniany, zmieniła się w duży obszar segregacji, czterostanowiskowy. Warto podkreślić, że ze szpitalnego oddziału ratunkowego korzysta rocznie około 45 tysięcy pacjentów. W skład personelu medycznego wchodzi około 80 osób. Ta inwestycja ułatwi im pracę. Poprawią się te warunki znacznie, ponieważ będzie dużo większa przestrzeń. Zarówno na tą wstępną ocenę stanu zdrowia pacjentów, czyli tak zwany triaż, tu są przygotowane stanowiska, gdzie na pewno nic nie umknie, jeśli chodzi o stan zdrowia. Szpital oprócz remontu postarał się również o doposażenie odnowionego SOR-u w niezbędny sprzęt medyczny. Ma on usprawnić przebieg diagnozy i przyspieszyć czas pracy lekarza. Dodajmy, że koszt inwestycji opiewał na kwotę ponad 7 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów zostało sfinansowane z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.